apelujemy do kolegów z PiS-u, do władz samorządu Sanoka właśnie, aby chwycili, wykorzystali tą szansę i aby Muzeum Sanockie zostało wpisane do dofinansowania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Myślę, że to by była bardzo dobra informacja i dla powiatu, i dla tego regionu. Myślę, że muzeum zasługuje na właśnie ten ruch, więc liczymy, oczywiście my będziemy wspierali te działania, ale też liczymy, że władze partii rządzącej tutaj z terenu powiatu uaktywizują się na tym polu. No my możemy tutaj jakby zadeklarować, że Platforma Obywatelska, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Sejmiku, jeżeli taki wniosek się pojawi, to oczywiście go poprzemy, bo to się wiąże z zmianą wieloletniej prognozy finansowej, bo trzeba to wpisać na co najmniej 3 lata do finansowania i oczywiście te zmiany w budżecie, które będą niezbędne, jesteśmy w stanie poprzeć nawet na najbliższej sesji, jeżeli one się pojawią. Ja tylko przypomnę, że podczas rządu Platformy Obywatelskiej to tutaj na Sanok udało nam się wspólnie, też myślę, że byłam dużym orędownikiem i przyczyną tych działań również Sławek, uzyskać środki na muzeum historyczne, na dobudowę jednego skrzydła, na szkołę muzyczną, a także na rynek galicyjski, czyli to jest w sumie około kilkunastu milionów złotych i miejmy nadzieję, że co najmniej taką kwotę uda się pozyskać obecnie nie sprawującym władzy. Tego życzymy miastu Sanok i wszystkim jego mieszkańcom. Zakładając najwyższą aktywność samorządowców, do których Państwo tutaj apelujecie, jeśli chodzi o ten wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, to czy wydaje się Państwu, że faktycznie jest taka wola marszałka i czy jest taka szansa, na ile Państwo oceniają realność podjęcia takiej decyzji o przyjęciu ewentualnym Muzeum Historycznego? To znaczy, teraz jest najlepsza szansa, bo z chwilą, gdy marszałek podpisał umowę z panem wicepremierem, ministrem kultury, że to właśnie Warszawa czy Centrala będzie współfinansowała Filharmonię, to jakby zostają wolne środki, które można przeznaczyć na bardzo ważne i bardzo piękne muzeum historyczne w Sanoku, bo ciągle powiat ma z tym problemy z finansowaniem tego, więc myślę, że tutaj powinna być aktywność pana starosty, aktywność radnych, a aktywność posłów PiS-u i samorządowców i mam nadzieję, że wykorzystają tą szansę. My nie wiemy, czy jest wola, my mamy nadzieję, że taka wola będzie. Znaczy, wydaje mi się, że szansa jest duża, dlatego że Sejmik Województwa już na początku tego roku też jakby i w poprzednim roku wyraził taką wolę wsparcia finansowego Muzeum Historycznego. Przypomnę, że podjęliśmy uchwałę o dotacji w wysokości 500 tysięcy, ona wprawdzie jest niższa niż do tej pory była, kiedy my przekazywaliśmy 600 tysięcy dla Muzeum Historycznego. Natomiast wola radnych w mojej opinii jest i pewnie też i pozytywne nastawienie, bo przez wiele lat to Muzeum Historyczne przewija się przez Sejmik. Tutaj odbywały się też komisje kultury. Przypomnę, że w Muzeum Historycznym w Sanoku odbyło się pierwsze historyczne wyjazdowe posiedzenie zarządu województwa swego czasu. W kadencji 2010, to było w 2011 bądź 2012 roku, już w tej chwili dobrze nie pamiętam. Więc Muzeum Historyczne jest na pewno tym tematem, który przez Sejmik się przewija i wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli będzie wola polityczna, według mnie to zależy tylko i wyłącznie od woli politycznej. O, dobry, jeżeli będzie wola polityczna, to Sejmik do takiej uchwały by się przychylił. Lepszej okazji pewnie nie będzie, bo w momencie, kiedy trzy muzea prowadzone przez marszałka w tej chwili podpisały umowy o współprowadzeniu z ministerstwami, jedno z ministrem rolnictwa, dwa z ministrem kultury, to jest to ten moment, kiedy trzeba te argumenty wykorzystać. Powiedzieć, obiecaliście, że jak minister przejmie część kosztów naszych muzeów, przyjmiecie Muzeum Historyczne. Taka obietnica była i to teraz trzeba wykorzystać. Ostatnie króciutkie pytanie, gdzie Państwa zdaniem powinny trafić ewentualnie wolne środki, gdyby udało się przejąć i odciążyć finansowanie Muzeum Historycznego? Gdzie tutaj powiedzieć? Ale wolne środki z czego? Jeżeli udałoby się... Z budżetu powiatu? Z budżetu powiatu. Nie ma takich wolnych środków, bo
My wiemy, że powiat dzisiaj nie zabezpiecza wszystkich wydatków Muzeum Historycznego, tak? Ten budżet będzie musiał być nowelizowany w trakcie roku. Wszystkich dni, ale część środków w mojej opinii nawet jeżeli 50% kosztów finansowania Muzeum Historycznego, to jest blisko 2 miliony dzisiaj, 1 800 000, 2 miliony, prawda? To tutaj środki się nie zwolnią w sposób znaczący w budżecie powiatu. Natomiast na pewno, jeżeli takie by się pojawiły, no to pierwsza potrzeba dzisiaj to jest oświata, nie? Oświata i szpital, szpital został zostawiony tak naprawdę w Sanoku samemu sobie, bo aktywności powiatu, pana starosty ranek powiatu na tej płaszczyźnie jest zero. Nie, to są te dwie działki niewątpliwie, w które powinny trafić dodatkowe środki finansowe, jeżeli się pojawią. Natomiast na dzień dzisiejszy, no tak pewnie z dużą dozą prawdopodobieństwa, a nawet graniczącą z pewnością, te środki się nie pojawią, bo powiat tych środków pewnie nie będzie miał. Obym się mylił, ale taka jest moja ocena tej sytuacji. Mamy nadzieję, że jutro będzie wniosek do pana marszałka przygotowany przez powiat sanocki o współfinansowanie Muzeum Historycznego. Właśnie pytanie w tej kwestii do pana radnego. Czy faktycznie, jak pan ocenia aktywność władz powiatowych w Sanoku w tym temacie? Czy faktycznie jest tak, że nie zabiegają o spotkania, wysyłają co jakiś czas cyklicznie pisma, czy to jest tak zasadne samemu sobie? Znaczy, trudno mi dużo się o tym mówiło. Trudno mi powiedzieć o tej aktywności zarządu powiatu sanockiego. Chociażby z racji takiej, że zarząd powiatu sanockiego ani starosta, ani raz ze mną w tej sprawie się nie kontaktowali jako z radnym sejmiku. Uważają pewnie, że nie potrzeba nie mnie to oceniać. Ja ze swojej strony staram się Muzeum Historycznemu pomagać tak, jak pomagałem do tej pory, jak zawsze. I staram się nawet teraz mobilizować zarząd powiatu do tego, żeby z takimi wnioskami wystąpił. Natomiast oprócz wniosku o dotację, który był, pisma, które poszły na początku i ta dotacja trafiła, jakiejś większej aktywności nie widzę. Ja nie widzę przedstawicieli zarządu powiatu na sesjach sejmiku, nie widzę o to, aby komisje otrzymywały, właściwe komisje otrzymywały jakieś stanowisko od zarządu, prośbę o współfinansowanie. Trudno mi się wypowiadać na temat tej aktywności, bo ja jej nie widzę, być może ona jest, ale do mnie jako do radnego sejmiku, który współdecyduje w pewnym stopniu o takich wnioskach, o takich rzeczach, ta aktywność nie dociera. Być może celowo... Jesteś pomijany. Nie, trudno mi powiedzieć, ale to akurat nie jest dla mnie jakimś problemem. Muzeum Historyczne jest ponad, w mojej hierarchii, ponad podziałami politycznymi, co wielokrotnie już udowadnialiśmy, i niech tak zostanie.